W ofercie Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego pojawiła się wyjątkowa wystawa Mortem bonam vita esse initium, epitafia z Prus z XVI i XVII wieku. Prezentowane na ekspozycji obiekty pochodzą z Muzeum Warmii i Mazur oraz Muzeum Wojciecha Kętrzyńskiego. A sama ekspozycja stanowi wzorowy przykład rozwijającej się współpracy między najstarszymi instytucjami muzealnymi w naszym województwie. O współpracy Muzeum Warmii i Mazur i Muzeum w Kętrzynie można mówić by bardzo długo, ponieważ właściwie od czasu powstania naszych placówek, czyli od 1945 roku, Muzeum w Kętrzynie od 1946 roku, ściśle ze sobą współpracujemy. To ostatnie lata również potwierdziły, że nasza współpraca jest bardzo dobra, ponieważ razem z Muzeum w Kętrzynie stworzyliśmy dwie wystawy. Pierwszą 3 lata temu o tytule Cenne, bezcenne, nieutracone i dzisiejszą, którą będę miała zaszczyt otwierać. Jest to wystawa poświęcona portretom upamiętniającym i epitafiom, generalnie zbiorom z zakresu tematyki luterańskiej. Tytuł wystawy Mortam bonam vitae esse initium zainspirowany został z tekstu epitafijnego upamiętniającego Adama Huldrychusa Schaffera, rektora szkoły w Rastenburgu, pierwszego kronikarza naszego miasta. Epitafia z terenu Prus z XVI-XVII wieku prezentują rozmaite style, dokumentują przemiany zachodzące w sztuce sakralnej, pozwalają prześledzić kwestie mecenatu artystycznego na terenie Prus książęcych. Wszystkie jednak powstały z potrzeby zachowania pamięci o zmarłych i z przeświadczenia, że dobra śmierć jest początkiem życia. Z terenu dawnych Prus znane są zarówno skromne epitafia w formie tablic natrumiennych, jak prezentowana tablica natrumienna Heleny Elżbiety von Schlieben z Eulenburgów, portrety komemoratywne, jak chociażby eksponowany na wystawie portret epitafijny nadmarszałka Prus Gottfrieda Ludwika zu Eulenburg. Portrety skomponowane ze scenami ukrzyżowania, zmartwychwstania czy wniebowstąpienia. Wypożyczony na wystawę ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur XVII-wieczne epitafia kętrzyńskich pastorów Adama Pratoriusa, Christiana Sieknechta i Wilhelma Wietzendorfa zachwycają żywą kolorystyką i niezwykle bogatą, rozbudowaną dekoracją rzeźbiarską. Można przypuszczać, że powstały w tym samym warsztacie. Prezentowane na ekspozycji pokaźnych rozmiarów epitafium Piotra Cudona i jego żony Katarzyny z Czemów, przypisywane Janowi Hennenbergerowi, jest doskonałym przykładem wykorzystania epitafiów do kształtowania wizerunku całego rodu. Epitafia przybierały także niekiedy formę rozbudowanych kompozycji architektonicznych z dekoracją rzeźbiarską i malarską, jak chociażby epitafium Boto zu Eulenburg z pierwszej połowy XVII wieku w kościele w Galinach. Na wystawie pokazujemy płóciny z herbami z drzewa rodowego zmarłego. Główny obraz z tego epitafium ze sceny zmartwychwstania Chrystusa znajduje się w kościele świętego Jana Ewangelisty w Bartoszycach. Charakterystyczną dla Prus formą epitafium były chorągwie nagrobne, wywodzące się ze średniowiecznej tradycji rycerskiej. Zwyczaj ich wykonywania dotarł z Prus, z terenu Królestwa Polskiego.
Malowane były zazwyczaj na tkaninach, na przykład na jedwabnym adamaszku, jak chorągwie Karla Albrechta von Bercki i Fryderyka von Lesgaweng. Znacznie rzadziej wykonywano je z blachy żelaznej czy miedzianej, jak chorągiew Johannesa von Kreitzen. Teksty epitafijne, o ile były umieszczane, nie tylko pozwalały na identyfikację zmarłego. W wielu przypadkach, jak choćby na wspomnianych wcześniej epitafium Piotra i Katarzyny Cudona, czy też chorągwiach pogrzebowych Johannesa von Kreitzen czy Fryderyka von Lesgaweng, w formie rozbudowanego wiersza sławiły ziemskie dokonania zmarłego. Niekiedy na epitafiach umieszczano bardziej osobiste teksty. Galiński proboszcz Jan Daniel Settegast na ufundowanym przez siebie epitafium żegna się z młodą, 25-letnią zaledwie żoną Marią Gotliebą. Jan Sartorius, pastor z Rydzewa, na epitafium z 1710 roku w dwujęzycznym, niemieckim i polskim tekście, żegnając z żoną zmarłe w czasie zarazy siedmioro dzieci, wyraża głęboką wiarę w ich zmartwychwstanie. Fundatorami epitafium mogli być zatem rodzice, owdowiali małżonkowie, dzieci czy nawet dalsza rodzina. Niekiedy jednak epitafia powstawały za życia fundatorów, którzy w ten sposób chcieli mieć wpływ na formę ich upamiętnienia. Gorąco zachęcam do odwiedzenia Muzeum imienia Wojciecha Kętrzyńskiego i zapoznania się z niezwykle wyjątkową ekspozycją, która prezentowana będzie w muzeum do kwietnia 2024 roku.